Są pewne przedmioty w szkole, których uczą się wszyscy, prawda? Podajcie mi przykłady takich przedmiotów. Matematyka, język polski. Który bardziej lubiliście? Ja osobiście język polski. Przedmioty, których uczymy się wszyscy. W jakim stopniu się przydadzą, to się później w życiu okazuje. Język polski, może będziesz sekretarką i trzeba będzie sformułować tysiące listów, może dziennikarzem, może publicystą, może youtuberem, może nauczycielem w szkole, a może tylko albo aż dzieci będą się przy tobie uczyły dobrze używać języka. W różnym charakterze się to przyda, więc wszyscy się uczymy. A w kościele, w chrześcijańskiej wspólnocie, czy są takie rzeczy, których potrzebujemy uczyć się wszyscy? A potem się dopiero okaże, gdzie i w jakim stopniu się przydadzą. Jezus na koniec swojej przygody z uczniami przekazał coś, co nazywamy wielkim posłannictwem. Powiedział, że jego uczniowie i ich następcy mają iść i czynić uczniów ze wszystkich narodów. Dał Kościołowi takie zadanie, budowanie uczniów. Idea jest taka, aby jedni uczyli drugich, ci następnych. To, co nazywamy pomnażaniem uczniów lub duchowym pomnażaniem. Dlatego i w naszej wspólnocie tego właśnie uczymy się wszyscy. Duchowego pomnażania. To jest, można powiedzieć, nasz język polski i matematyka. Niezależnie od tego, w jakiej później roli Bóg nas zechce użyć. Czy ktoś z nas może wybrać rolę, którą będzie pełnił? Nie, tego wyboru dokonuje Duch Święty, stwarzając różne okazje. My możemy się tylko dostosować do działania Boga. Uczymy się więc tego, co nazywamy duchowym pomnażaniem, by Bóg mógł nas w różnych rolach użyć, jeżeli będzie chciał. Może tego na naszym spotkaniu teraz nie widać, ale nasza wspólnota w ciągu tygodnia to kilkadziesiąt małych grup czy zalążków grup, które spotykają się w różne dni. Jak doświadczyć działania Boga w tej dziedzinie, w dziedzinie duchowego pomnażania? O tym dzisiaj. Mariusz tu mnie stara się trochę zagłuszyć, ale pewnie zaraz opanuje swój telefon. Nie szkodzi, nie przeszkadza mi to zupełnie. Przeczytajmy pierwszy odcinek z Ewangelii Jana z pierwszego rozdziału. Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: oto Baranek Boży. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. To jest Jan Chrzciciel, o którym mówiliśmy ostatnio. I mowa jest tutaj o dwóch jego uczniach. Jan też miał swoich uczniów. Co się stało, gdy ci uczniowie usłyszeli, co Jan mówił o Jezusie? Co zrobili? Poszli za Jezusem. Lakoniczna wzmianka, ale stoi za tym bardzo wiele. Co to oznaczało, że poszli za Jezusem? Między innymi to, że zostawili swojego dotychczasowego mentora, dotychczasowego mistrza i autorytet, Jana Chrzciciela, chociaż był wtedy najsłynniejszym człowiekiem w Palestynie. Gdy przemawiał na pustyni, całe miasta się wyludniały, wszyscy szli go słuchać, a Jezus był wtedy jeszcze nieznany, dopiero się pojawił,
Oni jednak zostawili swojego mistrza Jana i poszli za Jezusem. Byli uczniami Jana, potem Jezusa. Co to jeszcze oznaczało? Że poświęcili pewną ilość czasu na sprawy ducha. Nawet sporo czasu. Być uczniem to zabiera czas. Ile czasu tobie zabiera? Właśnie to. Stawiamy dzisiaj pytanie, co jest potrzebne, by doświadczyć działania Boga. Jako odpowiedź, pierwszą odpowiedź tutaj znajdujemy, trzeba zrobić na to miejsce. Trzeba zrobić miejsce. Dzisiejszy świat jest tak urządzony, że nie ma czasu, wszystkie terminy są zajęte. Trzeba zrobić w swoim życiu miejsce na doświadczanie duchowego świata. Trzeba coś zostawić, trzeba coś poświęcić. Inaczej pozostaną nam tylko marzenia. Dotyczy to nie tylko czasu, ale jak widzimy tutaj na przykładzie pierwszych uczniów Jezusa, dotyczy to też autorytetów, za jakimi idziemy. Każdy z nas ma jakieś przekonania, jakiś panteon autorytetów. Można powiedzieć, wszystkie miejsca są zajęte. Trzeba zrobić miejsce. I uczniowie, pierwsi uczniowie Jezusa, zrobili takie miejsce. Zostawili Jana Chrzciciela, swojego dotychczasowego mistrza. Dlaczego to było ważne, by zostawili Jana, zostawili tego, od którego wcześniej uczyli się? Bo nauczanie Jana Chrzciciela było jednak inne niż Jezusa, inne podejście, inna mentalność. Jan Chrzciciel był jeszcze częścią starego przymierza człowieka z Bogiem, nie nowego, które przyniósł Jezus. Jan różnił się od Jezusa. Jan kładł nacisk na przykazania i można powiedzieć, że to bardzo uboga opcja. Jezus położył już nacisk na coś nowego, na bycie prowadzonym przez Ducha Świętego, gdzie żywy Bóg prowadzi. Różnica jest jak mniej więcej między kierowaniem się martwą instrukcją, a byciem kierowanym przez żywego przewodnika. Zostawili dotychczasowego mistrza, by pójść za Jezusem. Co by było, gdyby tamci dwaj, o których dzisiaj czytamy, nie zostawili Jana Chrzciciela, stając się uczniami Chrystusa? Co by było, gdyby próbowali połączyć różne, czy dwa nauczania? Byliby w rozterce, kogo słuchać. Rozmawiając z Janem, byliby przekonani, że on ma rację, a rozmawiając z Jezusem, przyznawaliby rację Jemu. I rozstrzygnięcie tego, którą drogą pójść, mogłoby zająć im nawet kilkadziesiąt lat życia. Uczniowie zrobili coś lepszego. Zostawili Jana Chrzciciela i poszli za Jezusem. Czasami drobne decyzje, jakie podejmujemy w życiu, jednak mocno o nim decydują. To są właśnie takie decyzje, między innymi, ile czasu poświęcę na to, by być uczniem Chrystusa, za kim pójdę. To, co zrobili tamci ludzie, oznacza również odłożenie jeszcze jednej rzeczy. Widzę, że Mariusz ma drugi telefon jeszcze. Dobra, to, bo ja mam problemy, żeby się skupić tutaj nad... Fajnie. To oznacza również odłożenie idei poznawania Boga w samotności, samodzielnie, na własną rękę, na przykład błądząc po internecie,
Jeżeli lubicie ślepe zaułki, to można to robić, ale chyba szkoda życia. Tamci dwaj byli gotowi być uczniami. A być uczniem to znaczy czerpać wzór, pójść za czyimś wzorem. Tak jest w każdej dziedzinie, w której chcemy się rozwinąć, czy to w grze na instrumencie, czy w byciu lekarzem, cokolwiek. Trzeba pójść za kimś, by dobrze się czegoś nauczyć. W przeciwnym razie, kiedy idziemy samotnie, jest to bardzo, bardzo długa droga, no, a życie jest krótkie. Samotne poznawanie Boga to nie jest dobra ekonomia. Trzeba za kimś pójść. Ale co to znaczy pójść za kimś? Historia toczy się dalej. Przeczytajmy kolejny odcinek dzisiejszego tekstu. Jezus zaś, odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: czego szukacie? Oni powiedzieli do Niego: Rabbi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? Odpowiedział im: chodźcie, a zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny 10. Wyobraźmy sobie tą scenę, którą opisuje ewangelista Jan. Jezus zorientował się, że dwóch ludzi za Nim idzie. Pyta ich: czego szukacie? A oni na to: gdzie mieszkasz? Chodźcie, zobaczycie. Jezus zaprosił ich do swojego domu. Było to około godziny 10, czyli 16, a więc ładnych parę godzin spędzili u Niego. Co jest potrzebne, by doświadczyć szczególnego działania Boga w swoim życiu? Właśnie w tym zakresie, który dzisiaj poznajemy, bycia uczniem i budowania uczniów. Potrzebne są więzi, bycie razem, przyjaźń. Około 4 po południu Jan zapamiętał ten szczegół, chociaż pisał swoją Ewangelię mniej więcej 50 lat później, po tych wydarzeniach. To był ważny moment w jego życiu, gdy spędzał swoje pierwsze godziny z Jezusem, i tego się nie zapomina. Wiem o tym, bo sam tego doświadczyłem. Pamiętam dobrze dzień, w którym znaleźliśmy się razem z Ewą po raz pierwszy w domu tych, którzy stali się naszymi mentorami. Przyjechaliśmy do nich do Warszawy. I chociaż było to 35 lat temu, pamiętam do dzisiaj materiał na fotelu, na którym usiadłem, na szerokim oparciu fotela. Zygmunt postawił kubek pachnącej kawy na korkowej podstawce z ceramiką w środku. Pamiętam, o czym rozmawialiśmy wtedy, i mogę to powtórzyć w punktach. Tak się zaczęła więź przyjaźni. To jest ten sposób życia, który sprzyja, pomaga, czy wręcz jest niezbędny do poznawania duchowego świata. Bóg, chcąc, by ludzie Go poznali, nie zrzucił z nieba jakiegoś traktatu teologicznego, aby przekazać ludziom, jaki jest, ale przyszedł w osobie Jezusa, który pierwsze, co zrobił, to zaprzyjaźnił się z małą grupą ludzi. Jaki więc sposób życia jest potrzebny, by doświadczyć szczególnego działania Boga? Potrzebna jest przyjaźń. Potrzebne są więzi. Może powiesz: ja nie lubię ludzi, źle jakoś mi się z nimi funkcjonuje, jestem samotnikiem, jestem aspołeczny. Powiem tak, nie ma przypadków beznadziejnych. Gdybyście spotkali mnie kilkadziesiąt lat wcześniej,
Nie było chyba większego samotnika ode mnie. Lubiłem najbardziej swoje własne towarzystwo, kompletnie aspołeczny typ. Jeżeli nie wierzycie, to zapytajcie mojej żony, jakim byłem, gdy mnie poznała. Podobno nawet ją to pociągało, bo była kompletnym przeciwieństwem. Dzisiaj już nie ma po tym we mnie ani śladu, prawda? No, może troszeczkę. A więc chcesz doświadczyć działania Boga w swoim życiu? Uwzględnij więzi, bo Bóg wiele ma nam do dania właśnie poprzez więzi z innymi. Zarówno jako uczeń, jak i budowniczy uczniów. Jeżeli na początku wspólnej drogi nie zajmiesz się swoim podopiecznym, swoimi podopiecznymi, nie zatroszczysz się o nich, nie poświęcisz się dla nich, tylko odbębnisz lekcje, no to jest jedna wielka ściema, a nie budowanie uczniów. Przyjdzie czas, gdy nasi podopieczni powinni już radzić sobie sami, ale na początku. Okej, idziemy dalej, bo najlepsze jeszcze przed nami. Mianowicie, jak konkretnie możemy doświadczyć działania Boga w tej dziedzinie, w dziedzinie budowania ludzi? Przeczytajmy kolejne wersy. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: znaleźliśmy Mesjasza, to znaczy Chrystusa, i przeprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas, to znaczy Piotr. Co możemy zaobserwować? Tu możemy podpatrzyć, jak powstała pierwsza mała grupa uczniów utworzona przez Jezusa. Andrzej, jeden z tych dwóch pierwszych uczniów, przyprowadził do Jezusa swojego brata Szymona. Jak wyglądało ich spotkanie, pierwsze spotkanie Szymona, późniejszego Piotra, z Jezusem? Co Jezus zrobił dla niego? 42 wers, powiedział do Szymona: ty będziesz nazywał się Kefas, czyli skalisty. Jezus dał mu nowy przydomek. Wielokrotnie na to patrzyliśmy już, to jest klasyka. Dlaczego Jezus nazwał go skalistym? Jakie cechy charakteru sugerował ten taki przydomek? Twardy jak skała, nieugięty, niezawodny, stabilny, pewny. A co wiemy o Piotrze? Czy ten przydomek pasował do niego? Gdy patrzymy na to, co jest o Piotrze napisane w Ewangeliach, to widzimy, że był wszystkim, tylko nie skałą. Był bardzo emocjonalny, porywczy, niestabilny. Na przykład zaufał, że pójdzie po powierzchni wody, no, ale za chwilę zwątpił. Zapowiedział, że pójdzie za Jezusem na śmierć nawet, a za chwilę wyparł się go, że go w ogóle zna. W pewnym momencie postanowił już w ogóle wszystko zostawić i wrócić do swojego zawodu. Był wszystkim, tylko nie skałą. Ale Jezus powiedział: będziesz skałą. Dlaczego? Bo kiedy Jezus patrzył na Piotra, miał właśnie taki specyficzny sposób patrzenia na ludzi, że nie koncentrował się na ich obecnych ograniczeniach, ale kim staną się w przyszłości, gdy ich wiara zostanie zbudowana. I rzeczywiście po kilku latach wspólnego przebywania, po tym jak już uczniowie otrzymali Ducha Świętego, Piotr stał się niezwyciężony, stał się jak skała, bo tak opierał się na mocy Boga. A więc co to było, co Jezus powiedział do Szymona w tamtym momencie? To było coś, co możemy nazwać w
słowami w mocy Ducha Świętego. Coś, do czego Duch Święty zainspirował. I to właśnie dlatego te słowa miały tak ogromną wagę, zapowiadały działanie Boga w Szymonie, rzucały wizję tego, kim on się w przyszłości stanie. I właśnie przez to Jezus pokazał, w jaki sposób możemy także my, będąc pod wpływem Ducha Świętego, czegoś takiego doświadczać, coś takiego robić. Chociaż Jezus jako Syn Boży wiedział, co powiedzieć, ale jak może pamiętamy, odłożył na bok atrybuty boskości, postanowił ich nie używać, aby pójść drogą, która jest możliwa także dla nas. Abyśmy i my właśnie tym śladem chodzili w mocy Ducha Świętego. I to jest właśnie taki specyficzny sposób, w jaki możemy doświadczać działania Boga w tej sferze, którą jest duchowe pomnażanie, budowanie uczniów. My też, jak powiemy coś ludziom, to będzie miało wagę na tyle, na ile poddamy się prowadzeniu Ducha Świętego. Oczywiście, by to się udało, potrzebne jest też odpowiednie nastawienie z drugiej strony. Gotowość z drugiej strony, gotowość na to, że jak ktoś mi powie, kim będę, to pomyślę sobie, że no tak, człowiek mi to powiedział, ale to Bóg w ten sposób posługuje się ludźmi, by z czymś do nas dotrzeć. A więc taka gotowość, że ktoś mi powie, kim będę, ja się zgodzę na to, na te wyobrażenia, jakie ma o mnie ktoś, kto ma mi pomóc. Ta zgoda jest możliwa oczywiście tylko wtedy, kiedy mamy takie zaufanie, że za tym wszystkim stoi Bóg i że On posługuje się drugim człowiekiem. I że przez Niego przekaże mi wizję mojej przyszłości według pragnień Boga. I również tutaj u nas w małej grupie uczniów to może być autentycznym działaniem Boga. Że Duch Święty pokieruje, da odpowiednie przekonanie temu, kto prowadzi, co powiedzieć, jak zapowiedzieć to działanie Boga. Jeżeli z drugiej strony będzie zaufanie, że to On używa drugiego człowieka, by mi coś pokazać o przyszłości, będzie to szczególne działanie Boga. Sam też tego mocno doświadczyłem na sobie, gdy ktoś, kogo Bóg postawił na mojej drodze, powiedział mi, kim będę w przyszłości, kim Bóg chce mnie uczynić. Gdy to usłyszałem, to autentycznie pomyślałem, że ten ktoś zwariował, że to jest w ogóle niemożliwe, a jednak tak później się stało. Właśnie słowa, które rzucają wizję, pokazują przyszłość, to jest szczególne działanie Boga, które wytycza nam ścieżkę, o wiele ważniejsze niż jakieś spektakularne cuda, które mogą się dziać. Jest to działanie Boga, które zmienia nasze życie. Jezus powiedział do Piotra, ty będziesz nazywał się Piotr, czyli skalisty. Pierwsza myśl Piotra była pewnie, no jestem, chyba Jezus mnie nie zna, jestem wszystkim, tylko nie skałą. Jednak nie zaprotestował. Jezus roztoczył przed nim wizję, że będzie jak skała. Będzie filarem, na którym będzie można oprzeć spory kawałek dzieła. I powstaje pytanie, dlaczego Jezus powiedział to właśnie jemu? Co takiego zobaczył w Piotrze, że właśnie do niego skierował te słowa wizji? Dlaczego właśnie Piotr doświadczył takiego działania Boga?
Ewangelie pokazują nam, że Piotr z pewnością najbardziej ze wszystkich uczniów miał cechy przywódcze. On zawsze jako pierwszy występował, zabierał głos, wyrażał swoje zdanie. Dlatego jemu najtrudniej było za kimś pójść. A jednak pozwolił, by przyprowadzono go do Jezusa i przyjął wizję swojej przyszłości, którą mu on przedstawił. Podobnie dzieje się dzisiaj, gdy ludzie słyszą wezwanie, by naśladować, być naśladowcami Chrystusa. Zdarza się, że ktoś ma silne cechy przywódcze, a jednak pójdzie za kimś, kto wskazuje mu na Chrystusa. Pomimo właśnie tych cech i normalnie trudno go ujarzmić, Piotr był dokładnie takim człowiekiem, a jednak zareagował oddaniem. I dlatego Jezus mógł pokazać mu wizję jego przyszłości. Nie można tego powiedzieć komuś, kto nie wykazał się oddaniem, zaufaniem, bo to się po prostu nie stanie. Patrzymy na to, jak szczególnie doświadczać Boga, Jego działania w naszym życiu. Patrzymy na szczególną dziedzinę, jaką jest to, że właśnie jesteśmy uczniami, że czegoś się uczymy, że w jakąś stronę się rozwijamy. No, jest to dziedzina szczególna, szczególny wpływ na nasze życie. Skoro tak, to jeszcze jeden epizod. Przeczytajmy jeszcze jeden fragmencik z Ewangelii Jana. Nazajutrz Jezus postanowił udać się do Galilei i spotkał Filipa. Jezus powiedział do niego: pójdź za mną. Filip spotkał Natanaela i powiedział do niego: znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Rzekł do niego Natanael: czyż może być co dobrego z Nazaretu? Odpowiedział mu Filip: chodź i zobacz. Ten Natanael został później powołany na jednego z uczniów Jezusa, z 12 wszedł do jego grupy. Ale jaka była jego pierwsza reakcja na wiadomość o Jezusie? Z Nazaretu? Czy może być w ogóle coś dobrego z Nazaretu? Miał zastrzeżenia. To miejsce nie cieszyło się dobrą opinią. Rodzi się pytanie, dlaczego Bóg dopuścił, by Jezus był kojarzony z miastem czy miasteczkiem, które cieszyło się złą sławą? Przecież to nie ułatwiało. Dlaczego Bóg tak działa, że ukrywa swoją drogę za czymś, co w oczach świata jest niepozorne, czasami wzgardzone, kontrowersyjne, z czego nie można absolutnie czerpać prestiżu, z pewnością po to, by ujawnić, czy nasze serca biją dla Niego, czy nam chodzi naprawdę o Niego, o Boga, a nie o nasze jakieś tam egoistyczne ambicje i własne plany. Tak Jezus wybierał ludzi do swojej pierwszej małej grupy. To było wtedy, w tamtym czasie, a my jesteśmy tu i teraz. I jak to się dzisiaj rozgrywa? Chciałbym przedstawić obok siebie dwa przykłady. Pierwszy. Jest pewna inicjatywa w Polsce, która w swojej metodzie jest trochę podobna do tego, co robił Jezus, do tworzenia grupy uczniów. Ta inicjatywa, mimo że działa w Polsce, ma angielską nazwę Center of Leadership, Centrum Przywództwa. Powstało z inicjatywy pewnego profesora, który jest Polakiem, ale uczy na paru
słynnych uniwersytetach, głównie na Harvardzie. Specjalizuje się w temacie przywództwa. Ta inicjatywa Centrum Przywództwa polega na wyławianiu szczególnych talentów spośród ludzi odnoszących spore sukcesy w naszym społeczeństwie, w różnych sektorach społeczeństwa i zaoferowanie im pomocy w rozwoju udzielonej przez mentorów, a mentorami są wybitne osobistości. Większość to profesorowie świetnych uczelni, głównie Harvard, także Columbia, Oxford. I co roku w naszym kraju wybierana jest grupa uczestników, 20 kilku. Różnie później toczą się losy absolwentów tej inicjatywy. Niektórzy trafiają za stery wielkich przedsięwzięć w naszym kraju. Inni jakieś inne role tam pełnią. I pewnie dla każdego z nas, gdyby otrzymali zaproszenie do takiej inicjatywy, byłoby to niemałą szansą. Drugi przykład, który chciałem postawić obok, to my, nasza wspólnota. Może na pierwszy rzut oka tego nie widać, ale my tutaj zajmujemy się czymś podobnym, a w zasadzie to oni czymś podobnym, co my. Zajmujemy się budowaniem ludzi według wzoru, który pokazał Jezus Chrystus. Przez małą grupę, jak Jezus. Tym się tutaj zajmujemy, w naszej wspólnocie, praktycznie wyłącznie tym. Reszta to rzeczy, które trochę w tym pomagają. I to jest taka prawdziwa akademia pomnażania, jako odpowiedź na pragnienie Chrystusa, jego wielkie posłannictwo. Jezus powiedział, idąc, czyńcie uczniów ze wszystkich narodów. Według jego zamysłu jedni mają pomagać drugim, a ci następnym, by było skuteczne pomnażanie. Taki jest jego zamysł. My tutaj tworzymy takie środowisko i każdy, kto coś takiego nosi w sercu, pragnienie wypełnienia tego posłaństwa Chrystusa przez pomnażanie uczniów, może tutaj czuć się jak u siebie, tu jest u siebie i pewnie każdy ktoś taki tak się tutaj czuje. Tak sobie ostatnio pomyślałem, że z tego powodu można by trochę udoskonalić ten najkrótszy opis naszej wspólnoty, który brzmi do tej pory, jak dzisiaj Mateusz tutaj to też przedstawiał na początku, tak? Trinum, wspólnota, grupa, wzrost. I pomyślałem sobie, i ta myśl chodzi za mną już od dłuższego czasu, by ten wzrost trochę doprecyzować i zmienić na to, co u nas właśnie jest istotne, tak, istotą, na pomnażanie. Myślę, że nie ma na co czekać, możemy to zmienić nawet teraz. Trinum, wspólnota, grupa, pomnażanie, bo takie dokładnie jest działanie Boga, którego doświadczamy. Chcemy angażować się tam, gdzie Bóg działa, a działa szczególnie w ten sposób, w tym zakresie, że jedni pomagają drugim stawać się uczniami, ci następnym i robi się z tego bardzo ciekawe działanie Boga. Tak więc mamy obok siebie dwa przykłady. Pierwszy, Center of Leadership, Centrum Przywództwa, budowanie liderów, liderowania w świecie, bardzo prestiżowe, chyba najbardziej prestiżowe w naszym kraju. Miałem okazję poznać parę osób właśnie z tej inicjatywy, dowiedzieć się czegoś o nich. Drugi, Trinum, wspólnota, grupa, pomnażanie, uczenie się pomnażanie, pomnażania uczniów Chrystusa. Te dwa przykłady, podobny wzór, podobny sposób podejścia, te dwa przykłady nie stoją wobec siebie
sprzeczności, można być i tu, ale chodzi o to, byśmy właściwie to oceniali. Patrzymy dzisiaj na to, co zrobił Bóg w przypadku Jezusa. On ukrył swoje niezwykłe działanie, ukrył je w Nazarecie, w miejscu bardzo niepozornym, nawet pogardzanym. Bóg lubi tak działać. By ujawniało się to, czy ludzie naprawdę mają serce dla Niego, czy jednak dla czegoś innego. Czy może być coś dobrego w jakiejś małej, niezbyt szanowanej grupce chrześcijan? Ale uwaga, Bóg właśnie za tym lubi ukrywać swoje działanie wśród takich. A więc to może być Twoje najważniejsze miejsce doświadczania Boga. Nie daj się zwieść pozorom. Niech nie ominie Cię szansa. I myślę, że jednak ta druga szansa, która jest tutaj, jest jednak po przeliczeniu większa, ważniejsza, wspanialsza niż nawet najlepsze okazje, które gdzieś tam są. Działanie Boga w dziedzinie, którą jest właśnie to polecenie Chrystusa, to wielkie posłannictwo, idąc, czyńcie uczniów. Odkryliśmy dzisiaj też parę konkretów, parę sekretów, jak doświadczać Bożego działania w tej sferze. Jeszcze raz podsumowując, trzeba najpierw zrobić na to miejsce w swoim życiu. Dzisiejszy świat jest tak poukładany, że nie ma czasu. Trzeba coś poświęcić. Również wszystkie miejsca co do autorytetów są zajęte. Trzeba coś lub kogoś zostawić. Dzisiaj patrzyliśmy też na to, właśnie na przykładzie tej pierwszej grupy Jezusa, że potrzebna jest gotowość na przyjaźń, ale przyjaźń specyficzną, w której stanę się uczniem. Nie przyjaźń, no to chodźmy i sobie pogadajmy, wymieńmy się poglądami, zawsze to też gdzieś tam jest, ale jednak jest to przyjaźń, w której staję się uczniem, a więc będę gotowy czerpać wzór. I chociaż może jestem urodzonym przywódcą i to ja do tej pory wyznaczałem, czy wyznaczałam trendy, teraz pozwolę, by ktoś powiedział mi, kim będę w przyszłości. Potrzebuję taki obraz przyjąć, ale tak naprawdę jest to obraz, który Bóg ma dla mnie. A więc Boże, uczyń mnie takim, jakim pragniesz mnie widzieć. Sam mam jakieś tam cechy przywódcze, to się zawsze przejawiało w tym, że jak byłem w jakimś towarzystwie, to zawsze na mnie patrzyli, no to Grzegorz, to co robimy, co mamy robić? A dajcie mi święty spokój, nie wiecie, co macie robić, no powiedz, co robimy, tak? Ale kiedy Bóg postawił na mojej drodze kogoś, o kim pomyślałem, że to właśnie jest ktoś od Niego, no to można powiedzieć z chęcią posłuchałem tego, w którą stronę warto pójść. No i wreszcie też serce dla Boga, a nie dla własnej próżności. Jeżeli w sercu chodzi nam nie tyle o Boga, co właśnie o prestiż, o wielkie instytucje, no to jest to jeszcze coś do rozegrania tutaj. Jeżeli przyjmiemy te postawy, które dzisiaj odkryliśmy, ten sposób życia, doświadczymy Boga w działaniu, w szczególny sposób. Bo Bóg szczególnie lubi działać właśnie w tej dziedzinie, skoro to jest największe pragnienie Chrystusa, by ludzie stawali się Jego uczniami. To działanie Boga, o którym dzisiaj mówimy, przejawi się w pewien niepozorny, a jednak kluczowy sposób przez słowa. Tak jak słowa wypowiedziane przez Jezusa do Piotra, kiedy pierwszy raz się spotkali, zmieniły jego życie,
bo za tymi słowami poszła moc Boga, tak samo może być w naszym życiu. Najpierw słowa, które sami usłyszymy, one nas zmienią, a później kiedyś słowa, które my wypowiemy, by służyć innym, to jest bardzo doniosłe działanie Boga, jednak wspanialsze niż wszelkie spektakularne cuda, zdarzenia, języki. I jest to największa nadzieja, jaka istnieje, by zmieniać los ludzi. Są więc przedmioty, których uczymy się wszyscy. Język polski, matematyka, a tutaj w Trinum, wspólnota, grupa pomnażanie. Czego się uczymy? Pomnażania. To, czy Duch Święty użyje mnie, każdego z nas, w takiej czy innej roli, to jest Jego sprawa, to nie jest moje zmartwienie. Ważne jest, bym całym sercem był uczniem i całym sercem wykorzystywał okazje, które Duch Święty stworzy. Uczymy się więc tutaj w naszej wspólnocie duchowego pomnażania, by później w różnych rolach wystąpić, by współtworzyć to środowisko małych grup. I ta Twoja rola, którą pełnisz, i moja tutaj we wspólnocie, wobec siebie nawzajem i razem wobec świata, mają szczególne znaczenie. To też dzisiaj mogliśmy zaobserwować. Chociaż są bardzo niedoceniane, chociaż może nasi bliscy, nasi przyjaciele gdzieś w świecie, no nie bardzo to szanują, jednak my patrzymy na to wszystko przez pryzmat tego, co zrobił Jezus, Syn Boży, gdy przyszedł na ziemię, gdy rozpoczął swoją działalność, pierwsze, co zrobił, powołał grupę uczniów. Skoro On uznał to za najważniejsze, największą sprawę, my również, niezależnie od tego, jak oceniają to inni. Cieszę się osobiście, że mogę się tym zajmować w życiu i że my razem możemy w tym doświadczać szczególnego działania Boga. Oprócz tego życzę Wam na najbliższy tydzień postępów w języku polskim i matematyce, czy czego tam się jeszcze uczycie, to też na pewno się przyda.